W starostwie powiatowym została uroczyście podpisana umowa pomiędzy powiatem tczewskim a samorządem województwa pomorskiego w sprawie dofinansowania projektu o nazwie Stop Cukrzycy. Program profilaktyki cukrzycy typu drugiego na terenie powiatu tczewskiego. Cukrzyca typu drugiego, insulinoniezależna, jest najbardziej rozpowszechnioną odmianą zaliczaną do grupy chorób cywilizacyjnych, stanowiącą blisko 90% wszystkich przypadków cukrzycy. Nazywana jest również cukrzycą dorosłych. Zdaniem lekarzy główną przyczyną jej występowania jest niezdrowy tryb życia, a przede wszystkim otyłość. Cukrzyca typu drugiego występuje u coraz młodszych pacjentów. W trosce o zdrowie mieszkańców powiatu tczewskiego starostwo w partnerstwie z przychodnią Rogowscy realizuje projekt związany z profilaktyką cukrzycy typu 2 pod nazwą Stop Cukrzycy. Zadanie to jest finansowane ze środków unijnych. W tym celu została podpisana umowa między starostwem powiatowym a samorządem województwa pomorskiego. Wszystkie programy zdrowotne, które się odbywają na naszym terenie, są bardzo ważne dla mieszkańców i cieszymy się, że w tak dużym zakresie, bo to jest kwota naprawdę znacząca. Fakt, że ten program będzie trwał do 2022 roku, niemniej jednak ilość osób, która będzie mogła skorzystać z tego programu, jest naprawdę bardzo duża i tylko się cieszę, że coś takiego nas spotkało dzisiaj. Wicemarszałek województwa pomorskiego Ryszard Świlski poinformował, że docelowo kilkaset osób będzie mogło skorzystać z tego profilaktycznego programu. Staramy się zachęcić mieszkańców powiatu tczewskiego, w tym wypadku miasta Tczewa i gminy Tczew, do tego, żeby najpierw ludzie zadbali o siebie, czyli przeszli tę profilaktykę związaną chociażby tutaj z tym rodzajem schorzenia, jakim jest cukrzyca typu drugiego. W naszym kraju szacuje się, że 3 miliony Polaków jest obarczonym ryzykiem cukrzycy. Jest też sytuacja taka, że tutaj w powiecie tczewskim chcemy przekazać ankiety do 10 tysięcy mieszkańców. Chcemy, żeby później wyselekcjonowana grupa ponad 1000 osób wzięła aktywny udział w całym systemie profilaktyki, ale tak naprawdę na końcu, bo wiemy, że taka może być średnia 200 osób w tym systemie pozostała, była dokładnie nie tylko przebadana, ale też, żeby zdiagnozować stan zdrowia tych osób. Była to po Gdańsku i Sopocie trzecia podpisana umowa na realizację tego prozdrowotnego projektu. Na mapie województwa pomorskiego jest bardzo ważnym miastem, ale też taką sferą i populacją, która tak naprawdę w tym systemie aglomeracyjnym aktywnie uczestniczy. Wiemy doskonale, że ludzie aktywni często są bardziej narażeni na te choroby cywilizacyjne. Dlatego też taki pomysł, żeby jak najszybciej ten projekt tutaj w powiecie, w tej formie miejskiej i gminnej rozpocząć. Projekt o wartości ponad 520 tysięcy złotych skierowany jest do mieszkańców Tczewa i gminy wiejskiej Tczew w wieku 35-64 lat. Zdrowi mieszkańcy to i lepsza praca, i lepszy wypoczynek, i lepszy rozwój miasta. My tylko mamy z wójtem też nadzieję, że ci nasi mieszkańcy skorzystają z tych możliwości, które właśnie daje dzisiaj podpisana umowa. Będę po prostu nakłaniał wszystkich mieszkańców, żeby po prostu z tego skorzystali, bo to jest naprawdę duża szansa dla nas. Niektórzy po prostu jeszcze o tym nie wiedzą, ale myślę, że będzie to głośno na terenie gminy naszej. 7 września mamy dożynki, na pewno też o tym powiemy, gdzie serdecznie wszystkich zapraszamy. I myślę, że to tylko rozdyscyplinowanie, tak pan prezydent powiedział, dla mieszkańców, bo to jest tylko dla nich, nie dla nas, tylko dla nich to jest. Dla mieszkańców to robimy wszystko. Projekt obejmuje swoim zakresem działania profilaktyczne skierowane do osób ze stanem przedcukrzycowym, wykonanie badań krzywej cukrzycowej, konsultacje pielęgniarskie i lekarskie oraz zajęcia sportowe.